14 kolejce też strzelę gola. Tak. I w 15, i w 16 również. Nie. Trochę chyba nas oszukałeś, bo pauzujesz w najbliższej kolejce. Dlatego strzeli. Przerwa karty. Drugi mecz, druga bramka. Tak naprawdę moja walka o tytuł króla strzelców dopiero się zaczyna. Tak. Gole strzelone głową to nie przypadek. Ciężko pracuję na nie na treningach. Tak. Zresztą głowę mam poukładaną nie tylko na boisku. Imprezy to zupełnie nie dla mnie. Tak. Odkąd Hajduk Split oddał mnie do Mosora, nie zdobył ani jednego tytułu mistrza Chorwacji. Przypadek? Nie. Nadal ciężko przestawić mi się na polską kuchnię. Nie. Na szczęście w Białymstoku znam bardzo dobrą chorwacką restaurację. Tak. Nie rozumiem do tej pory, jak ludziom może smakować masło. Tak. Nie rozumiem również, jak może nie smakować łosoś. Tak. Bycie piłkarzem to świetna sprawa, ale świetna praca, ale tylko praca. Są rzeczy ważniejsze. Tak. Moim znakiem rozpoznawczym są no-look pasy w każdym meczu. Tak. Z Ireneuszem Mamrotem pracuje mi się lepiej niż z Michałem Probierzem. Tak. Oddam powołanie do reprezentacji Chorwacji za tytuł mistrza Polski. Nie. Pierwsze wrażenia po przylocie do Polski nie były kolorowe. Tak. Prawdę mówiąc, nie zdążyłem jeszcze dojechać do Białegostoku, a już chciałem zawracać na lotnisko. Tak. Powiedziałem wtedy Arkowi Szczęsnemu, z którym jechałem autem, trochę tu zimno. A on odpowiedział, chłopie, zimno to dopiero będzie. Tak. Kiedy decyduje się na wślizg, musi to być absolutna konieczność. Nie. Od zawsze chciałem grać na środku obrony. Nie. Razem z Demanią Mitrowiczem tworzymy najlepszy duet stoperów w Ekstraklasie. Tak. A ja jestem najlepszym Chorwatem grającym w Ekstraklasie. Tak. W poprzednim sezonie zasługiwałem na miano najlepszego obrońcy Ekstraklasy. Tak. Jeśli zadzwonią do mnie z propozycjami z Dinama Zagrzeb albo Hajduka Split, to ja i tak poczekam na ofertę z Serie A. Tak. Dobry trening, dieta, przygotowanie mentalne, to wszystko jest ważne, ale najważniejszy jest sen. Tak. Dlatego bardzo się cieszę, że mecze Ekstraklasy nie są już rozgrywane o 13:30. Miałbym problem, żeby się obudzić na tę porę. Tak. Jesteśmy mocniejszym zespołem niż rok czy dwa lata temu, kiedy zdobywaliśmy wicemistrzostwo Polski. Tak. Pojęcie koniec kariery w słowniku Mariana Kelemena nie istnieje. Gość będzie bronić nawet po 50. Tak.